Witam z tej strony Druidlot, a to jest dość. To jest krótki odcinek po dość długiej przerwie z serii Droplay Borderlands 3, wersja solo. Seria została na długi czas zawieszona z kilku powodów i nie jedyna różnica, jaka jest w tym od tamtej pory, to taka, że nagrywam sam. Oraz, że wtedy nagrywałem na GTX 1050 Ti, a teraz nagrywam na GTX 1660 Super. Więc kontynuujemy. Jeśli 20 rozdział, no i lecimy z fabułą. A, od razu sobie trochę przypomniałem, jak się tutaj klika. Mam nadzieję, że widzę, że kamerka. Mam nadzieję, że kamerka nie będzie za bardzo przeszkadzała. No, ale trudno. Dobra, idziemy. Dobra, dobra, ziomuś. Tam. Dawaj, ziomuś, lecimy, lecimy. Chcę, raczej nie. Nic nie potrzeba. Fajnie. Dobra, odblokowany został teleport. Typhoon. Typhoon DVO, The Fierce Bolt Hunter. Wow. Otwieranie wszystkich skrzynek. No, powiem wam, że troszkę nie mogę się doczekać powrotu do tej serii, żeby sobie przypomnieć, co się tutaj działo. Dobra, zaraz za tobą pójdę. Tylko... No i gitara. Aż się nie mogę doczekać, żeby poznać... Wow. Nie mogę się doczekać tego. No po prostu mógł poznać kontynuację historii. Tylko pytanie, gdzie poszedł ten... O kuźwe, no dobra.
To znowu będzie szukanie, ale okej, to poza nagraniem. Herbatka. Buja. Już myślałem, że powie buja. Dobra. Ciekawe, co się spierdzieli. Czekajcie, bo widzę, że oni harvest. Gdzie to było? Social. Love to watch work. Trinket, okej. Tutaj jakaś takaś. Diamond key. Golden Key. Aha, bo tam chyba w którymś momencie wpisywałem kody na te. Serio, ziomuś? Aha. Czyli tak. Można powykorzystywać Eridium. Tylko ciekawe, czy on może wyrzucić jakiegoś golda. No dobra, czekajcie. Ja mam karabinek. To powyrzucam trochę rzeczy. Jaką ja mam teraz? Moment, speed, health and resistance to the last. Aha, no i to sobie zostawiłem, żeby... Okej. On chyba jakiś tylko niewielka. Więc jeszcze dwa wyrzuty i idziemy z fabułą. Ja, lubię to. No dobra, no to lecimy. Go to vault. A dobra, tylko że ja muszę stąd wyjść, na to wychodzi. Tak, muszę stąd wyjść. No dobra, tylko gdzie jest Volt w tym? O, pojawiły się questy. Tutaj też widzę, że jest jeden quest do wzięcia. Dobra, to wezmę sobie te kłyściki po drodze. I zobaczę, bo jeśli na tej mapie będą te questy do zrobienia, no to wykonam też poboczniaki. On co taki odcinek przypominający. No dobra. Help grows build the dark canon of his dream.
co muszę. Aha, czyli już widzę, że będzie wybór, co tutaj zrobić. No dobra, tylko czekajcie, bo tak. No tu ten z Office. Tempy. Aha. Bo tutaj? Okej, okay, dobra. No to lecimy z tym. Tutaj zrobimy to zadanko na szybko, na nie tak liczę, że na szybko. Bo pytanie, gdzie ja mam to zadanie? Gdzie to jest? To jest na tej mapie w ogóle? Orbit View, gdzie jest ten Desolation Edge. Tu, tutaj aż. Dobrze. Zateleportuję się do. Teleportuję się do samochodziku i lecimy. Ok. Tylko nie wiem, czy granie będzie za cicho, ale to się okaże w planie. Czekajcie, to nie tak. Tak, to jest tutaj, czyli teraz muszę podjechać na górę. Oczywiście moje skille jazdy pozostają wiele do życzenia. Tylko pytanie, czy tutaj będą ci guardiani. Child's play. Oj. Tak, po prawdzie nie wiem. Thank you.
Ale nie wiem, tak naprawdę. Okej, kolejny. Nie wiem, co się tutaj tak naprawdę dzieje. Okej. Jeszcze się tych pozbędę. Sublime. No i gitarcia. Weźmy się to wszystko. Odlokuje. No i teraz jedziemy zniszczyć sobie parę pojazdów. Na to wychodzi. Ale musi mi po prostu zrespawnić przeciwników w pojazdach. Jeszcze cyklona by mi się przydało znaleźć. Tylko pytanie, czy cyklon jest tutaj? Nie, no, wydaje mi się, że to dotyczy. Tej okolicy. Ale nigdzie nie widzę właśnie. A pytanie, czy mogę Nie, raczej to nie chodzi o to, żeby po prostu przyzwać. Ale zobaczmy. Dobra. Wiedziałem, że się ten. Że się przygotowali.
jeszcze zmienię sobie samochodnik. A tutaj to... Outrunner... Tego... Chociaż wydaje mi się, że można to chyba... trochę inny sposób. I tak... No ale zobaczmy, czy to dotyczy wyłącznie Desolation. No chyba tak. No tutaj nie uchcimy. Że jest jakiś quest... O ja pierdolę. Aha, nie, dobra. To są fabularne, więc to nie. No dobra, no to tutaj raczej nic nie zrobię, no to lecimy do Terns Office. Tenlis. Terns. To prowadzi mnie tutaj, jeśli dobrze widzę, więc. Is that the best you've got? No, dawać wszyscy. Come on, I want a damn challenge. Pierwszy poziom, ale tutaj się skaluje z tego co pamiętam. No dobra, tutaj jeszcze jakiś. Okej. Ziomek out. Mam takora. Padło, padło, no to lecimy. Got it.
No to zobaczymy. Okej, ciekawe. A spróbujmy. Wiecie, bo stwierdziłem, że tak zrobię. Podejrzewałem, że to będzie pułapka. W sumie peacefully, no zasadniczo gram syreną, no to a syreny, jeśli dobrze kojarzę z dwójki, to są zazwyczaj ten, no tak to ujmę. Ten pokojowo nastawione, może nie aż tak naiwne, ale pokojowo nastawione, więc w sumie co, w sumie padłem, straciłem 60 tysięcy kasy, co nie jest w sumie u mnie problemem, skoro mam 500 000, dlatego w sumie można powiedzieć, że
zareagowałem tak jak porządna syrena powinna. Namaste. Namaste. Dobra, no to co? Wracamy, nie? Gdzie to jest? A, przeteleportujmy się ten kawałek. On fire. I level up. Complete set. No dobrze, co to jest? Regeneruje HP. Jest. Więcej zdrowie. Okej. Okay. Dobrze, no to co? Jedna misja jest, a tu jest tylko do Volta. Tu Volt. Volt jest w zasadzie to tutaj, więc tutaj może być też ten problem, że nie będzie za bardzo, że to trochę potrwa, ale w sumie mam tutaj ten fast travela. Nie, to wiecie co, w tym odcinku to by było, myślę, że na tyle. Fabuły za dużo nie zrobiłem, pobocniaka to tylko jednego. Ale myślę, że w następnym odcinku ruszymy z fabułą, tak, czy z pobocniakiem. A, ruszymy z fabułą, bo ten pobocniak no to będzie po drodze i tak, więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do usłyszenia, no i hej!